Dobry wieczór Państwu ze stadionu Ernsta Happela w Wiedniu. Witają Państwa Radosław Bilewicz i Tomasz Jasina. Proszę Państwa, zapraszamy na trzeci mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Trzeci mecz naszej reprezentacji. Dziś w Wiedniu gramy z Austrią. Po dwóch seriach spotkań to Austriacy byli liderem tej grupy po remisie 2-2 z Anglią i wygranej 2-0 w meczu z Azerbejdżanem. Dziś gramy z drużyną, która dużo sobie obiecuje po tym spotkaniu. Austriacy nie ukrywają, że chcieliby to spotkanie wygrać, choć doceniają klasę Polaków. Tak, cały czas podkreślają, że mają duże obawy przed reprezentacją Polski i cały czas wymieniają tych najlepszych zawodników z naszej reprezentacji. Pan Skarbnik powiedział, że dla niego reprezentacja Polski jest w tym meczu faworytem. Nie wiem, czy mówił prawdę. Wydaje mi się, że on traktuje te 3 punkty dzisiaj. Proszę Państwa, reprezentacja Austrii w dzisiejszym spotkaniu zagra w następującym składzie. Francja z numerem 1 Aleksander Manninger, dalej z dwójką Joachim Stanfeski, z trójką Martin Stranz, z czwórką Martin Zimmer, z piątką Emanuel Pogatec, z numerem 6 René Aufhauser, z siódemką Markus Schock, z numerem 8 Dietmar Bauer, z dziewiątką Mario Tas, z dziesiątką Kaczmar zespołu Pinas i Warszic i z numerem 11 Iwica Bastić. Rezerwowymi drużyny austriackiej Schranz, Kacer, Eman, Kuzenegner, Kirchler, Majer, Kaumann, a trenerem oczywiście Hans Krank. Myślę, że będzie chwila, aby wspominać na co dawne czasy, bo przecież to jeden z najlepszych w historii austriackiego futbolu zawodników. Są już obie drużyny na boisku, może zatem powstrzymajmy się jeszcze ze składem naszej reprezentacji za chwilę tymi, a potem na przypomnijmy skład polskiego zespołu. Tak więc w awizowanym składzie drużyny austriackiej w ataku jednak Baskicz. Zastanawialiśmy się przed meczem, czy będzie to Kolman, który strzelił dwie bramki w tych eliminacjach, czy Bastić. Trener Hans Krank postawił jednak na Bastića, a przed nami hymny narodowe Polski i Austrii. Jacek Krzymówek z dziewiątką, Maciej Żurawski z dziesiątką, Sebastian Mila i z jedenastą.
gwiazdką Grzegorz Rasiak. Mecz powrotów, można powiedzieć, w naszej drużynie po karencji, po absencji w dwóch spotkaniach eliminacyjnych. Wraca do kadry Tomasz Najko, wracają również do kadry dwaj piłkarze, Marcin Zając i Radosław Kałużny. Trochę zaskakujące są te decyzje, ale trener Janas mógł tych piłkarzy obserwować przez ostatni tydzień. Widać, przekonali go do siebie postawą na treningu, a postawą w mecie z drużyną z Palmetą, bo dziś od początku w spotkaniu z Austrią zagra Marcin Zając i Radosław Kałużny. Sędzia główny dzisiejszego spotkania to Portugalczyk, pan Lucilio Cardoso Batista, któremu na linię sekundować będą panowie Paulo Jean-Mario Leite i Serafin Nogueira. Witer z Portugalii sędziował dwa spotkania podczas ostatnich Mistrzostw Europy. Chorwacja, Szwajcaria i Bułgaria, Dania, a nam sędziował po raz ostatni 4 lata temu mecz Polska, Bałia i Warszawy z bezbramkowym remisem. Powszechnie mówi się, że w drużynie austriackiej tą najsłabszą formacją jest obrona. Radek, podzielasz tę opinię, która pojawiła się na wielu polskich mediach? Osobiście nie podzielam tej decyzji. Czarne koszulki, czerwone spodenki, reprezentacja Austrii, Polacy w czerwonych spodenkach, białych koszulkach. Za chwilę, proszę państwa, pierwszy gwizdek sędziego z Portugalii, Cardoso Batisty, Baszczyński, Kajto, Bąki, Rząsa. To nasza linia defensywna, w drugiej linii Zając z prawej strony, Krzymówek z lewej, w środku Kałużny jako defensywny, Emila jako ofensywny pomocnik i dwójka napastników, Żurawski i Rasiak. Rozpoczęli Austriacy od razu. Druga piłka, którą na prawą stronę kierował Dietmar Kugauer, ale od autu rozpocznie naszą reprezentację Tomasz Rząsa. W kierunku Grzegorza Rasiaka, Rasiak próbował podawać do Macieja Żurawskiego. To jest pierwszy pojedynek w powietrzu Radosława Kałużnego. Austriacy i pierwszy kontakt z piłką w dzisiejszym meczu Jerzego Dudka. Mateusz właśnie na naszego pana bramkarz Liverpoolu. W ostatnim spotkaniu ligowym Jerzy Dudek nie wystąpi. Między skutkami samą Chris Kerkan. Ale dużym zaufaniem darzy trener Paweł Janas Jerzego Dudka. Widać dosyć dobrze, jak Austriacy się cofnęli i czekają, żeby reprezentacja Polski prowadziła grę i będą się starali grać z kontra. Przed chwilą właśnie bardzo ładnym dośrodkowaniem podpisał się Jacek Krzymówek. Na tego piłkarza bardzo liczymy. Było sporo obaw, bo w trakcie zbudowania w Niemczech przed tym meczem Jacek Krzymówek doznał kontuzji. Austriacy też mocno zastanawiali się, czy ten zawodnik w tym meczu zagra. Ale na szczęście dla nas skończyło się tym, że dziś od pierwszej minuty w składzie biało-czerwonych jest piłkarz Bayeru Leverkusen. Teraz groźna akcja prawą stroną liczby austriackiej i dobrze poradził sobie Tomasz Rząsa. Rusza Mila, przy nim jest Sztandfest, wciąż przy piłce Sebastian Mila, wślizg Sztandfesta i obrotkę rozpocznie nasza drużyna. Wydawało mi się, że tym ostatnim, który dotknął piłki, był jednak nasz zawodnik, ale gra już rozpoczęta. Mila, dobra akcja Polaków, Mila. Hello, Elisem, wirst du mich? To gadać. Do Aufhausera. Drużyna austriacka pod wodzą Hansa Kranta wypracowała sobie pewien styl. To może nie jest potęga europejska, to na pewno solidna drużyna, która w każdej formacji ma i doświadczonego piłkarza, i młodych zawodników, którzy już wkrótce mogą stanowić o sile austriackiej. Tak, zgadza się. Bez przyczyny wielkości tej drużyny jest Ani Iwancic. No i dużo doświadczonych zawodników, jak Kuba, Markus Szok, to są zawodnicy bardzo ograni. Całą siłę tej drużyny jest kolektyw i bardzo solidny budynek. Na razie jednak w pierwszych minutach dobrze spisują się biało-czerwone. Starają się utrzymywać kikulce jak najdalej od bramki Austriaków. Teraz Rasiak przedziera się środkiem. Krzymówek, Jacek Krzymówek. Wydawało się, że wyjdzie na czystą pozycję Krzymówek, ale w ostatniej chwili powstrzymany przez Pogateca, to na naszych ekranach gracz Bayeru Leverkusen, a to bramkarz Aleksander Manninger. Jeden z trzech piłkarzy, którzy na co dzień grają poza Austrią, to grać w włoskiej Sieny. A na naszych ekranach
Jacek Simut z pewnością bardzo liczymy na tego zawodnika. Bardzo dobra forma w meczach Bayeru Leverkusen w lidze i w lidze mistrzów. Oby Jacek potwierdził również tę formę w dzisiejszym meczu naszej reprezentacji. Rzęsa z lewej strony boiska wygrana główkowy pojedynek Kałużnego z Waskiczem. Jacek nie zdołał przyjąć piłki. Walczył w środku Kałużny, ale ruszają teraz Austriacy. Jest Abhauser, Iwan Szyc. Kapitan drużyny austriackiej. Za tydzień skończy 21 lat, a już postrzegany jest jako wielka nadzieja austriackiego futbolu. Piłkarz, który już tak naprawdę niedługo może pograć w Austrii dziś na meczu z wielu menedżerów z klubów zachodnich. Niewykluczone, że właśnie pod lupą mają tego zawodnika. Zgadza się. Już od dłuższego czasu obserwowany. Ostatnio nawet miał propozycję z Walencji, ale sam powiedział, że nie jest jeszcze gotowy na grę za granicą. Chce jeszcze kilka lat pograć przede wszystkim w Rapidzie Wiedeń i później wyjechać. 8 występów na razie na koncie Iwan Szyca. Teraz uwaga, niebezpiecznie. Dobry ślizg Bonka, jeszcze Mila, walczą teraz dzielni Austriacy, ale wydaje się, że na razie biało-czerwoni przyjęli walkę i to się może podobać, bo na pewno drużyna Austrii znana jest z ogromnej waleczności. Jeśli tu ustąpi się drużyny austriackiej, to na pewno można się spodziewać niezbyt dobrych wyników. Popatrzmy raz jeszcze na to twarde starcie Rząsy. Podniósł się grać drużyny austriackiej. Od rzutu wolnego rozpoczną gospodarze dzisiejszego spotkania. 5 minuta 0-0 na wiedeńskim parterze w meczu Austria-Polska. I właśnie Iwan Szyc będzie wykonawcą rzutu wolnego. Ma cała nasza ekipa poza zającym i ustawiającym się w górze krzymówkiem. Iwan Szyc do środkowania, niebezpiecznie! Nie ma bramki, wybijają teraz piłkę biało-czerwoni, ale było, proszę Państwa, bardzo groźnie. Czułem na to właśnie reprezentacja Austrii trenowała bardzo często ostatnio stałe fragmenty gry i widzimy, jak świetnie zachował się Jerzy Duda. To była bardzo dobra okazja dla drużyny austriackiej. Spójrzmy raz jeszcze, tym, który strzelał, był właśnie twój klubowy kolega, Lewica Waskicz. Nie było okno podpadnione naszego bramkarza, zmieniłem się z tym razem, że po prostu niebezpieczeństwo muszą miał odnaleźć zagrożenie. Może teraz Jacek Szymon, to jest przodu, jest tylko Marcin Zając, dołącza teraz do niego Grzegorz Rasiak i wikał się w indywidualny pojedynek Szymonek, ale był faulowany, rozpoczniemy od rzutu wolnego. No, przeżyliśmy gorące chwile pod naszą bramką, było bardzo niebezpiecznie. Na szczęście dla nas skończyło się to jednak tylko rzutem rożnym na drużynie austriackiej. Rzęsa z lewej strony boiska, a w środku Kałużny. Dla Radosława Kałużnego to też szansa. Szansa na to, aby zaistnieć w drużynie reprezentacyjnej, bo ten zawodnik już bardzo dawno nie grał w kadrze. Ostatni występ gracza Bayeru Leverkusen to mecz przeciwko Węgrom. Mecz, który rozegraliśmy 29 marca ubiegłego roku. Później Radosława Kałużnego już w kadrze nie było. Niewiele gra w Bundeslidze. Szansa również na odbudowanie swojej pozycji w zespole klubowym. No ale do tego potrzebny jest dobry występ dzisiejszy. Marcin Waszczyński rozpocznie do naszej drużyny. Wrzutem za okno. Z prawej strony ustawiony Wasza. Jest tam również Zając. Wybija piłkę Pogatec i rozpoczniemy od kolejnego autu, ale tym razem już na połowie rywali. Po raz szósty gramy z Austrią. Do tej pory 2 zwycięstwa, 3 porażki, ale po raz pierwszy gramy o punkty. Do tej pory te 5 spotkań rozegranych między tymi drużynami. To mecze towarzyskie. Dziś po raz pierwszy spotykamy się z Austriakami w eliminacjach. Chyba teraz chcę podawać do wchodzącego z lewej strony Tomasza Rzęsy. Nie utrzymali jednak piłki na boisku gracze austriaccy i rozpoczęli Polacy. Wolno. Do środka do Kałużnego. Dobrze, teraz otrzymał się przy piłce Kałużny. Jest z prawej strony Paszczyński. Próbujemy teraz zaatakować drużynę austriacką. Poradził sobie jednak oraz Strans. Wybija piłkę na out grać. Ale do Stuttgart i rozpoczynają Polacy. Na razie te pierwsze minuty obiecujące w naszym wykonaniu. Starają się nasi piłkarze atakować. Nie zamykają się na własnej połowie. Teraz Marcin Zając i od własnej bramki rozpocznie zespół austriacki. Maninger rozpocznie od własnej bramki. Niespełna 8 minut gry za nami wciąż w meczu Austria-Polska 0-0.
jedna zmiana drużyny austriackiej w porównaniu do ostatniego występu w eliminacjach, wtedy kiedy drużyna Austrii pokonała na własnym stadionie Azerbejdżan. Właśnie Vastić gra w miejsce Kolmana w ataku, a pozostali zawodnicy to ci, którym Hans Krank zaufał właśnie w tamtym meczu. Żurawski. Wciąż Żurawski, jest z lewej strony Jacek Krzynowa, szansa do polskiego zespołu, ale Żurawski faulowany i jest żółta kartka. Żółta kartka, którą otrzymuje Markus Schock. Spójrzmy raz jeszcze, proszę Państwa, na tę sytuację. No tu ewidentnie zaatakowany z tyłu Maciej Żurawski. Słuszna decyzja sędziego. Tak, jak najbardziej faul z tyłu, dlatego żółta kartka należała się. No i mamy teraz okazję. Wystawił piłkę Maciej Żurawski. Czterech polskich piłkarzy w szesnastce. Wystawili Austriacy na również mur. Żurawski, dośrodkowanie, pole karne, broni, bramka, Szyska! Gol, proszę Państwa! Bramka dla polskiego zespołu. Radosław Kałużny strzela pierwszego gola dla naszej reprezentacji po zamieszaniu w polu karnym. Dobrze wykonany rzut wolny. Dziś dużo padało w Wiedniu. Ta murawa jest śliska i to teraz pomogło Polakom, bo Manninger interweniował dość niepewnie przy tej sytuacji. Taka sama sytuacja. Właśnie Austriacy mieli, nie wykorzystali. Tutaj Rada świetnie się zachował, w odpowiednim miejscu był, dlatego 1-0. Bardzo ładnie. Świetny początek. W 10 minucie meczu pojemnice Radosława Kałużnego. Biało-czerwoni prowadzą w Wiedniu 1-0. Trzeba przyznać, że dość odważnie zaczęli nasi piłkarze. Rozmawialiśmy przed meczem nawet o tym, jak rozpoczną Austriacy. Spodziewali się, że to raczej oni zaatakują w tych pierwszych minutach, ale o dziwo nasi piłkarze starają się daleko od własnej bramki utrzymywać przy piłce. Na razie gramy spokojnie, no i prowadzimy 1-0. Czego więcej chcieć? Tak, Austriacy zawodnicy ostatnio się właśnie wypowiadali, że przede wszystkim pierwsze 15-20 minut będą u siebie chcieli zaatakować, zmusić polskich obrońców do błędu, ale jednak Polacy nie pozwalają i to jest tym wszystkim najważniejsze, że prowadzimy 1-0. Teraz możemy się cofnąć i grać z kontra. Abyśmy się tylko nie cofnęli za głęboko, by w dalszym ciągu mądrze nasi pomocnicy rozgrywali piłkę, a obrońcy grali uważnie. Trzeba też uważać na stałe fragmenty gry, bo mieliśmy doskonały przykład, że przy takiej murawie, jaka jest dzisiaj, po tych opadach deszczu, bramkarz musi być zawsze asekurowany przez obrońców. Manninger nie był teraz asekurowany przez obrońców, wykorzystał to znakomicie Radosław Kałużny i prowadzimy dzięki temu 1-0. Żywimy się te sektory, które zajmują polscy kibice, no oni mają w tej chwili swoje powody do radości, abyśmy tych powodów do radości mieli dziś w tym meczu jeszcze więcej. Teraz spokojnie nasi piłkarze, ale nie starają się od razu atakować Austriacy, choć teraz Tomasz Kalto, jak Państwo widzieli, wycofuje piłkę do Dudka, był tam już przy nim Waskicz i teraz drugi wykop Jerzego Dudka. Waszczyński i walczący z nim Iwan Szyc, Zając do środka do linii. Jednak dobrze interweniuje Hiden, Iwan Szyc, Waskicz. Waskicz prosto padł zagranie, dobrze ustawiony Jacek Bąk z pierwszej piłki do Kałużnego i teraz szansa dla Polaków, doskonały przerzut Kałużnego na lewą stronę, choć trochę za wcześnie chyba podkraliłem gracza Bayeru Leverkusen, próbował podawać do swojego klubowego kolegi Jacka Krzynówka, ale było to za lekkie podanie Kałużnego. Bąk spokojnie do Dudka. Na pewno od tych graczy doświadczonych naszej reprezentacji zależy w dzisiejszym meczu bardzo dużo. Tak, oni teraz w tym uważam takim trudnym momencie, gdzie Austriacy będą musieli zaatakować, muszą uspokoić grę i próbować szybkie kontrataki wyprowadzić. Od nich bardzo dużo zależy teraz. Czyste wejście polskiego zawodnika, jest Mila, jest Żurawski, szansa dołączenia zespołu, ruszył Zając, nie dostrzegł tego Żurawski, a szkoda, bo doskonale mógł tempo podawać piłkę teraz do Zająca, tracimy piłkę i rusza zespół austriacki Podatec, dobry zwyk Podateca, dobrze ustawiony Mila, Tomasz leży na boisku, Tomasz Żąsa, nie widzieli piłki Austriacy, Mila nie widział chyba, że nasz piłkarz wciąż leży na boisku, nie zatrzymują gry piłkarze Austriacy. Wciąż grają, Tomasz Kalko nie podnosi się z murawy, Żąsa w dalszym ciągu Austriacy wolny. Teraz Parasiak powinien wybić piłkę poza boisko, dopiero teraz. Będzie troszeczkę nie w porządku się zamawiali, piłkarze Austriacy powinni piłkę wybić. Jeden z naszych zawodników leżał już w dłuższy czas na płycie boiska, czyli Kowal Żąsa i oni grali dalej. To na pewno nie jest to zgodne z zasadami fair play.
Ale najważniejsze jest to, że już za chwilę naszego rządu będzie udzielana pomoc. A właśnie w tym starciu, jak Państwo widzą, z Mario Hasem ucierpiał Tomasz Rząsa. Na pewno tej twardej gry w dzisiejszym meczu Radek będzie bardzo dużo, bo tylko taką grą możemy tutaj coś osiągnąć. Tak, wynik na teraz jest zadowalający, prowadzimy 1-0, ale nie wolno zapomnieć, że Austriacy przegrywali u siebie również z Anglikami 2-0 i w ciągu kilku minut zdołali doprowadzić, rozstrzeliśmy dwie bramki, dlatego my musimy cały czas uważać, kontrolować grę i próbować jeszcze drugą bramkę się, to jest najważniejsze. W jednej z gazet austriackich napisano wczoraj: zagrać tak jak w drugiej połowie meczu z Anglią i tak jak w pierwszej w meczu z Azerbejdżanem, wtedy możemy być pewni zwycięstwa. Ale nie zawsze się tak chyba da. Zgadza się, piłka to nie jest koncert z życiem i tak sobie można wymarzyć. Miejmy nadzieję, że my przede wszystkim przyjmiemy drugą bramkę, to jest najważniejsze. Tomasz Rząsa już w pełni sprawny jest na boisku, choć jeszcze nie widzi portugalski arbiter, że Rząsa jest gotowy do wyjścia. Jeszcze poza linią boczną, dopiero teraz chyba dostrzegł Batista, że zawodnik już może wrócić na boisko. Tymczasem faul rozpoczną Austriacy od rzutu wolnego. Jacek Szymewek, ten, który powstrzymywał teraz opcję drużyny austriackiej. Znów Iwan Szic. I to jest niemal kopia tej sytuacji z pierwszej minuty, kiedy było bardzo groźnie pod naszą bramką. Wraca Rząsa, jak Państwo widzą, na boisko. 15 minuta spotkania, 1-0 dla Polski po bramce Radosława Kałużnego. Iwan Szic. 6 piłkarzy austriackich jest w okolicach naszego pola karnego. Wrócił teraz do obrony również wysoki Grzegorz Rasiak. Austriacy dość dobrze radzą sobie w powietrzu. Uwaga, Iwan Szic, dośrodkowanie, Dudek. Próbował teraz łapać piłki. Bardzo dobrze Jerzy Dudek wypiastkował. Zając przegrywa pojedynek z dwójką austriackich piłkarzy. Sandfest. Ponownie do Aufhausera. Aufhauser teraz niebezpiecznie pod naszą bramką. Musimy bardzo uważać. Jest Rząsa. Zablokowany ten strzał. I od własnej bramki rozpocznie Jerzy Dudek. Ale było bardzo groźnie. Na takie sytuacje strzelał Mario Pas. Muszą Polacy bardzo uważać. Popatrzmy raz jeszcze. Powtórce, no tutaj wydawało się, że kontrolował jednak Dudek od tej piłki, ale nie można dopuszczać do strzałów w okolicy 16-18 metra, bo przy takiej murawie, jaka dziś jest w Wiedniu, na pewno utrudnione zadanie dla bramkarza, czym przekonał się zresztą Majer. Tak, płyta jest bardzo śliska, dzisiaj cały dzień padało tutaj w Wiedniu, także musimy być naprawdę bardzo ostrożni i uważni w obronie. Rasiak i walczący z nim Kichbauer, przejęli piłkę Austriacy. A w tym pierwszym kwadransie dobra gra Polaków. Teraz jednak Austriacy wydają się opanowywać powoli sytuację. To nas trochę niepokoi. Rząsa wybija piłkę na aut i rozpoczyna szok. Już rozpoczęta gra przez zespół austriacki. Bastić niebezpieczny. Doskonale jednak teraz bąk, ale nie potrafimy wyprowadzić piłki z własnej połowy. To Austriacy teraz długo utrzymują się na naszej połowie. Hajto. Nie zauważył chyba ręki naszego obrońcy, portugalski arbiter. Poruszają teraz biało-czerwoni. Jacek Krzymówek, dobra, dynamiczna akcja. Krzymówka, Krzymówek już jest polu karnym. Krzymówek do środkowania. Jest Maciej Żurawski, zamyka tę akcję Żurawski. No i jak niewiele zabrakło teraz, abyśmy byli bardzo szczęśliwi, bo gdyby udało się Żurawskiemu, popatrzcie Państwo raz jeszcze na to dośrodkowanie. Jacka Krzymówka tu zamykał akcję Żurawski, ale był jeszcze przed nim Emanuel Pogatec, który znacznie utrudnił zadanie naszym zawodnikom. Szkoda, świetna okazja dla Macieja Żurawskiego, jest pewnie taki piłkę, ale tak jak wcześniej już mówiłem, bokami musimy stwarzać dla siebie przewagę, pojedynki 1-1 wygrać. Tam widzę, upatruję naszą szansę i tak jak właśnie teraz. I teraz kolejna szansa dla polskiego zespołu. Żurawski był w polu karnym, ale w ostatniej chwili bardzo dobry ślizg Martina Szrancla. Dobre podanie Zająca, wcześniej wygrany główkowy pojedynek Kałużnego. Na razie naprawdę dobry występ Radosława Kałużnego. Niektórzy byli bardzo zdziwieni tym powołaniem tego zawodnika, ale na razie w tych pierwszych minutach Kałużny potwierdza rzeczywiście reprezentacyjne aspiracje. Zdaje się dobrze radzić sobie w drugiej linii. Teraz jednak musimy uważać. Jest Hajto, jest Has. Has i Hajto. Musi uważać Tomasz Hajto, bo było to już na podaniu pola karnego. Teraz zwracający Zając, ruszył Rasiak. Nie zorientował się Hidem, ale wciąż przy piłce Austriacy.
ambitnie walczył Zając z Pogatecem. Teraz niemal cała nasza drużyna na własnej połowie. Ale kontrataki naszego zespołu potrafią być groźne. Potrafimy groźnie wyprowadzić na lata, bo przekonał Jacek Krzymówek. Dosłownie 2 minuty temu, kiedy po ładnej akcji ośrodkował Polkami. Kichbauer. Przyjmujemy teraz Austriaków na własnej połowie, ale doskonały teraz przerzut Kichbauera. Hajto, niebezpieczny, świetny teraz obrony Jerzy Budeta, ale błąd Tomasza Hajty pozwolił się wyprzedzić Iwicy Baskiczowi, który główkował bardzo niebezpiecznie, ale świetnie spisał się Jerzy Budek. Teraz Zając, rusza Zając prawą stroną, dobra szybkość nowego Brooklynu, Zając do środka, jest Mila, ale za późno zamykał tą akcję Sebastian Mila. No, akcja za akcję, ten mecz może się naprawdę podobać, choć na takie sytuacje, jakie miał przed chwilą Bastić, musimy bardzo uważać. Widzą Państwo, raz jeszcze powtórzę, świetny refleks Jerzego Budka, no ale i błąd naszego kapitana. Patrzmy raz jeszcze, wyprzedzony przez Bastića. Tak, i było niebezpieczne. Jurek znowu się zachował po raz kolejny, ale po drugiej stronie również my mieliśmy znowu sytuację. Także mecz naprawdę bardzo emocjonujący. Obydwie drużyny próbują zdobyć bramkę, dlatego miejmy nadzieję, że to będziemy my. Jacek Krzymówek teraz staram się rozgrywać piłkę na połowie rywala, ruszył Rząsa, ale wyprzedzony przez Sztandfesta. Dobra sekuracja teraz ze strony Jacka Bąka. Nie pozwoliliśmy rozwinąć skrzydeł drużyny austriackiej. Dobrze asekurował lewą stronę boiska Jacek Bąk. Rozpoczną biało-czerwoni od wrzutu piłki z autu. 20 minuta spotkania. Przypomnę, że od 10 minuty po bramce strzelonej przez Radosława Kałużnego prowadzimy na klaterze w Wiedniu z Austrią 1-0. Jacek Krzymówek i faulujący go tym razem Dietmar Kichbauer. Od rzutu wolnego rozpocznie Tomasz Rząsa. Krótko rozegrana piłka między Rząsą i Żurawskim. Ruszył teraz Rząsa. Chyba prostopadłego podania do Grzegorza Reszaka, ale przejęli piłkę austriacy. Musimy teraz wracać, bo groźnie zawiera się ten kontratak drużyny austriackiej. Bastić na środku, jest z lewej strony Iwan Szyc. I dobrze Waszczyński. Żurawski na prawo do Mili. Z przodu jest tylko Rasiak, ale z lewej strony Krzymówek. No do tej piłki nie miał żadnych szans dojścia Jacek Krzymówek. Źle tym razem zagrał Sebastian Mili. Groźne sytuacje pod naszą bramką stworzyli Austriacy. My również stworzyliśmy dwie groźne sytuacje, ale tę jedną potrafiliśmy wykorzystać. Dzięki temu na razie Polacy prowadzą 1-0. Choć na pewno na takie sytuacje jak ta, po której główkował Bastić, muszą zwrócić baczniejszą uwagę nasi obrońcy. Oraz nieporozumienie. Jacek Bąk. Trochę chaosu w grze naszego zespołu. Jeszcze raz Bąk, Rasiak, do Krzymówka. Dobrze teraz krąży piłka między Polakami, choć to podanie Kałużnemu nie wyszło za mocne i do piłki dojdzie bramkarz drużyny austriackiej Aleksander Manninger. 17 występ reprezentacji Manningera to piłkarz, który na co dzień gra we włoskiej Siemie, w Siemie, który nie udało się ostatecznie zakotwiczyć Grzegorzowi Rasiakowi. I właśnie przy piłce bramkarz drużyny austriackiej. Kałużny tym razem przegrał pojedynek w powietrzu. Jest przy piłce Aufhauser. Na prawą stronę do Szopa. Ale wstrzyma teraz Szop akcję. I znów muszą rozgrywać atak pozycyjny piłkarze austriaccy. Jest z lewej strony boiska Pogatec. Jest tuż przy linii ustawiony Iwan Szyc, ale ta piłka już opuściła boisko. Wyraźna sygnalizacja sędziego liniowego. Dobrze ustawiają się nasi piłkarze. Widać, że w tym momencie, kiedy przyjmują Austriaków na własnej połowie, starają się pieczołowicie pilnować graczy drużyny austriackiej. Jak na razie przynosi to efekty, bo nie mogą rozwinąć skrzydeł w tym meczu austriacy. Tak, zagęszczone bardzo dobrze pole gry i gramy bardzo agresywnie, to jest najważniejsze. Próbujemy szybko odzyskać piłkę i dwoma, trzema podaniami próbujemy już oddać strzał. Austriacy, Rząsa jednak bardzo blisko Szopa i od wrzutu z autu rozpocznie zespół gospodarzy.
trzeci raz w tych eliminacjach piłkarze austriaccy grają na własnym boisku. Do tej pory jeszcze ani razu nie zagrali na wyjeździe. Dopiero w następnym spotkaniu pojadą do Belfastu na mecz z Irlandią Północną już w najbliższą środę tego tygodnia, ponieważ będziemy w Cardiff przeciwko Walii. Rozpoczęli Austriacy. Próbka gra jednak piłkarzy austriackich, blisko przy nich są nasi piłkarze. Teraz Sebastian Mila faulował i od rzutu wolnego rozpocznie zespół Austrii. Teraz jeszcze widzieli Państwo to starcie i faul piłkarza Groklinu i rozpoczął zespół austriacki. No, musi Tomasz Hajto uważać, bo do tej piłki Mario Haas raczej nie miał szans, aby zdążyć, było to zbyt mocne zagranie. 24. minuta meczu Austria-Polska. Po bramce Radosława Kałużnego Polacy prowadzą z Austrią 1-0. Rasiak i walczący z nim Sztranc. Jeszcze Rasiak. Ale nie udało się teraz naszym piłkarzom utrzymać przy piłce i ruszają Austriacy. I Iwaszyc. Już blisko przy nim, zaraz teraz doskonałe podanie Iwaszyca. Poruszył do tej piłki, a Walzer niebezpiecznie. Zdążył Walzer do tej piłki, ale z trudem ją opanował. Też teraz Baszczyński niepotrzebnie fauluje Walzera. Rzutu wolnego rozpoczną Austriacy. Wydawało się, że sytuacja jest już opanowana, że odzyskaliśmy piłkę. Tymczasem walczył do końca Althauser i w efekcie wywalczył rzut wolny z dość niewygodnej, niebezpiecznej pozycji dla naszego zespołu. Tak, to po raz kolejny mamy stały fragment gry. Znam go dosyć bardzo dobrze i uważam, że będzie bezpośrednio strzelał na bramkę, także Jurek musi bardzo uderzyć. Dudek skoncentrowany w bramce, ustawiony w osobowy mur. Vastić strzela na bramkę polskiego zespołu. Wybijają się obrońcy, jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze Vastić, ale wcześniej gwizdek portugalskiego sędziego. Tam zdaje się Jerzy Dudek był faulowany przy tej akcji. I rozpoczniemy od rzutu wolnego. Ale takich sytuacji musimy unikać. Popatrzcie Państwo raz jeszcze. Bardzo niebezpieczna sytuacja. No i Jerzy Dudek był faulowany przy tej akcji. A tym, który faulował, był Markus Schopp. Wyraźnie przeszkadza naszemu bramkarzowi w interwencji Markus Schopp. Rozpoczynamy od własnego pola karnego. Rasiak i Żurawski wyraźnie z przodu. Tuż za nimi Mila, choć teraz nawet nie próbował walczyć w powietrzu Mila. Grzegorz Rasiak wyraźnie teraz przegrywa główkową walkę z Kidenem. Austriacy, no nie możemy pozwolić rozpędzić się tej drużynie, bo na pewno Austriacy potrafią zaatakować. Pokazali to chociażby w meczu z Anglią. Mieli świetną drugą połowę, potrafili strzelić dwie bramki Anglików. Tę drugą przy wyraźnym błędzie angielskiego bramkarza, ale jednak było to również efektem naporu drużyny austriackiej w tym spotkaniu. Bogatec po ziemi, dobrze Hajto. Żurawski i Althauser, lepszy gracz austriacki, jeszcze nie koniec tej akcji. Teraz spokojnie Dudek, a na bramkę polskiego zespołu strzelał Andreas Iwaszyc. Czekaliśmy na wybicie piłki przez Jerzego Dudka. W kierunku trzymówka jest tam Rasiak. Przejął piłkę Mila w środku boiska. Wikłał się teraz pojedynek indywidualny Sebastian Mila. Był jednak faulowany. Odczuł chyba skutki tego starcia Sebastian Mila, jak Państwo widzą, należy na boisku. I to ten, który faulował. Martin Sztranc. I też VfB Stuttgart. Zdecydowanie bezpardonowe wejście. No ale na pewno dziś Austriacy nie będą przebierać w środku. Tak, oni będą na pewno starać się 90 minut walczyć do końca. Przegrywają na zero. Będą musieli na pewno próbować do samego końca, tak jak mówię czasami. Maciej Żurawski ustawił piłkę w głosowy mur. Znów czterech Polaków po rukarnym. Żurawski tym razem bezpośrednio na bramkę, ale tuż nad poprzeczką. I od własnej bramki będzie mógł rozpocząć Thomas Malinger. Spójrzmy raz jeszcze, zdecydował się na bezpośredni strzał na bramkę Maciej Żurawski, ale był to strzał w środek bramki. Wydaje się, że nawet gdyby piłka szła w światło bramki, to raczej spokojnie poradził sobie z tym strzałem bramkarz drużyny austriackiej.
do Żurawskiego. Dobra interwencja Sztrancla. Kałużny spojrzał na lewą stronę. Szuka swojego klubowego partnera Jacka Krzynówka. Wysław Kałużny wie, że Krzynówek jest w bardzo dobrej formie. A kiedy dotarły do nas informacje ze zgrupowania w Niemczech, że Jacek Krzynówek doznał kontuzji, to byłaby strach dla wszystkich chyba w Polsce, bo było wiadomo, że dzisiaj o obliczu tej reprezentacji decyduje oczywiście wielu piłkarzy, ale Krzynówek jest jednym z tych biegących, bez których tak naprawdę trudno sobie w tej chwili naszą drużynę narodową wybrać. Tak, zgadza się, Jacek jest bezsprzecznie najlepszym polskim piłkarzem w świetnej formie, nie tylko w lidze niemieckiej, ale w europejskich pucharach, Champions League, także wszyscy się cieszą i są zadowoleni, że rzekł. Iwan Szyc wywalczył piłkę. Rozpoczęli od autu Austriacy. Teraz trzeba uważać. Kubale do środka. Niebezpiecznie. Groźna teraz akcja do Ziemi Austriackiej. Wraca Rząsa. Bardzo niebezpiecznie. Budek. 1-1. Bardzo dobra indywidualna akcja Markusa Szopa. I w 30 minucie Austriacy wyrównują. Szkoda, bo w przebiegu meczu nie zapowiadało się, że Austriacy szkoda w ramce, ale spójrzmy proszę Państwa raz jeszcze na tę akcję. Szok rzeczywiście pozostał do niej bez opieki. Wchodzi w pole karne. Jeden z błot Tomasz Rząsa. I zostaje raz jeszcze. Jeszcze wydawało się, że można tę akcję zażegnać, ale strzał Szoka z lotka mogła trochę też wszystko nie na piłkę na bramę. Jeszcze to jest przed wybitkiem. Nieszczęśliwe się widać, że Jurek tą piłkę między nogami dostał, także mecz praktycznie zaczyna od nowa. Musimy uspokoić tę grę, bo teraz praktycznie Austriacy znowu spalają atmosferę, znowu ruszą i będą próbowali strzelić drugą bramkę. Na pewno zawsze zdobyta bramka w jakiś sposób psychicznie podbudowuje zespół, aby tylko Polacy nie przestraszyli się teraz drużyny austriackiej, aby w dalszym ciągu podjęli walkę. No i musimy unikać takich sytuacji, bo tak naprawdę to była druga akcja przeprowadzona prawą stroną. Przy tej pierwszej pomogło nam trochę, mieliśmy trochę szczęścia, no ale ta druga niestety zakończyła się strzeleniem gola przez Austriaków. Lila w środku boiska, ale już przy piłce jest Eichhauser z prawej strony Stankfest. Wraca Rasiak, to jest tam również Sebastian Mina. I teraz dobrze na przedpolu Duda. Kałużny. Bąk. Wraca piłka do Dudka. On nie zastanawiał się teraz długo. Jerzy Dudek, tym bardziej, że zamiar dobiegnięcia do naszego bramkarza miał Mario Pas i Austriacy. Fida na lewą stronę do Pogateca. Jest przy nim Zając. Podatec, ale wybija piłkę poza linię boczną boiska, od autu rozpocznie biało-czerwone. Już dawno nie oglądaliśmy żadnego kontrataku w wykonaniu naszego zespołu, ile to pierwsze minuty, pierwszy kwadrans rzeczywiście bardzo obiecujący, to później poza akcją Jacka Krzynówka właściwie biało-czerwoni nie przeprowadzili dobrej udanej akcji ofensywnej zakończonej dośrodkowaniem bądź strzałem. Tak, musimy, tak jak wcześniej mówiłem, cały czas tymi bokami próbować, bo środek pola jest zagęszczony i oni właśnie czekają na takie sytuacje. Raz obrony Kałużny w środku boiska, szansa dla drużyny austriackiej. Pas w boczną środkę. Ale doskonałe podanie grającego z numerem 6, Mene Alcozera. On ograł bezlitośnie w środku boiska Radosława Kałużnego. Świetnie prostopadłym podaniem wypatrzył z przodu wychodzącego Mario Pasa. Na szczęście dla nas ten się pomylił. Co mogą zresztą Państwo raz jeszcze zobaczyć powtórce. Strzał Mario Pasa w boczną środkę. Był tam przy krótkim słupku Jerzy Dudek, no ale do takich sytuacji absolutnie nie można Austriaków dopuszczać. I Walszczyc. Rząsa, tym razem niedokładne podanie kapitana drużyny austriackiej. Piłka jest tu Krzynówka, ale blisko przy Krzynówku był tym razem Sztans. Teraz ślizg Krzynówka, wszystko w ramach przepisów, nie było sędziowskiego gwizdka. Rasiak. I bardzo spokojnie teraz zachował się René Althauser, wycofując piłkę do Manningera. Austriacy próbuje teraz przeszkadzać Hidenowi. Rasiak. Hajto.
był faulowany przez Mario Kasa. Rozpoczniemy od rzutu wolnego. Jest ta czwarta minuta spotkania na stadionie imienia Ernsta Happela w Wiedniu w meczu grupy szóstej eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata 2006 roku. Polska remisuje z Austrią 1-1. Teraz Jacek Bankowa długim podaniem uruchomić Grzegorza Rasiaka, ale było to zdecydowanie za długie podanie, bo tej piłki Rasiak nie mógł zdążyć. I znów Austriacy. Wydaje się, że w tych pierwszych minutach, kiedy próbowaliśmy grać kombinacyjnie, kiedy nasi piłkarze starali się grać z pierwszej piłki na dwa zagrania, wtedy ta gra bardziej układała się naszym zawodnikom. Później jednak oddaliśmy trochę inicjatywę w drużynie austriackiej. No, Austriacy to wykorzystali, strzelając wyrównującą bramkę. Myślę, że czas najwyższy, aby jednak wrócić do tych dobrych wzorców, aby to nasi piłkarze oddalili grę od własnej bramki. Tak, zgadza się. Uważam, że teraz popełniamy błąd, bo próbujemy grać długimi piłkami. Wcześniej udawało nam się grę kombinacyjną, teraz niestety nie. Dlatego musimy Austriaków przede wszystkim zmusić, żeby oni przede wszystkim za nami grali. Ale to po prostu nie udaje nam się. Raz jeszcze, proszę Państwa, możemy oglądać tę akcję, po której drużyna austriacka wyrównała. Markus Schopp, gracz włoskiej Breszczy, w swoim 51. występie w reprezentacji strzela czwartego gola dla drużyny narodowej. I od własnej bramki rozpocznie teraz Jerzy Dudek. Musimy bardzo uważać w tych stałych fragmentach gry. Widać, że zespół austriacki ma kilku zawodników, którzy doskonale czują się w walce w powietrzu. Oni potrafią wygrywać główkowe pojedynki. No a przy dzisiejszych warunkach, przy tej śliskiej murawie, na pewno trzeba na te pojedynki bardzo uważać. Tak, oni mają 4-5 zawodników, prawie, którzy mają prawie na 90 wzrostu. Ostatnio na treningu reprezentacji austriackiej fragmenty gry, rzuty wolne, rzuty rożne, także widać, że mają wytrenowane. Znów próba drugiego zagrania do Rasiaka, ale takie zagrania na pewno nie mogą przynieść naszym piłkarzom żadnego efektu. Po pierwsze są to zbyt mocne podania. Rasiak też nie jest wielkim sprinterem. Tymczasem drużyna austriacka, widać wyraźnie, rozkręca się z minuty na minutę. Teraz dobrze Jacek Bąk, jest szansa. Jeszcze nosi piłkarze, Rasiak do Krzymówka, jest wreszcie okazja na przeprowadzenie kontrataku, jest w środku Żuracki, bardzo ucieka z prawej strony Zając, wciąż Żuracki przy piłce, już nie mógł teraz podawać do Zająca, bo ten był na pozycji spalonej, jest Baszczyński do Żurawskiego, w środku Kałużny, właśnie do Kałużnego wędruje piłka, Kałużny zdecydował się na strzał, ale z takim strzałem na pewno Malingera nie możemy zaskoczyć. Dobrze, że zdecydował się Kałużny na strzał, bo tych strzałów z dystansu dziś w wykonaniu naszych piłkarzy niewiele, tak naprawdę w pierwszej połowie. I na pewno trzeba próbować, no ale nie był to najlepszy strzał Kałużnego. Tymczasem drużyna austriacka, Bastić wciąż przy piłce, Bastić też strzela na bramkę Dudka. Z większym trudem niż Malinger przed chwilą, tym razem Jerzy Dudek radzi sobie jednak ze strzałem Iwicy Basticza. 41. występ reprezentacji Austrii Basticza. To piłkarz, który do tej pory w drużynie austriackiej, reprezentacja Austrii, strzelił 11 goli. Spośród tych, którzy są na boisku dziś w drużynie naszych rywali, to właśnie Bastić tych bramek na Austriaków strzelił najwięcej. Tak, nic się nie zapowiadało, że w ogóle i powróci do kadry. On już rok temu, można powiedzieć, zagrał swój ostatni mecz na reprezentacji, przeżywa drugą młodość. Efektem jest powołany do reprezentacji. Zmiana w międzyczasie w drużynie austriackiej. Na boisku pojawił się z numerem 18 Roland Koeman, a boisko opuścił Mario Haas. I na tego zawodnika musimy bardzo uważać. Roland Koeman w tym sezonie w Lidze Austriackiej strzelił 26 bramek. W tym sezonie również bardzo dużo i w europejskich pucharach. W meczu eliminacyjnym z Anglią z Azerbejdżanem również bramki, także jest nieco dyspozycji. Trzeba zatem na tego zawodnika bardzo uważać. Dwa gole strzelił do tej pory w meczach eliminacyjnych Roland Koeman. Powszechnie spodziewaliśmy się, że to właśnie ten zawodnik będzie partnerem w ataku Haasa.
ale rozpoczął na ławce rezerwowych tymczasem Mila. Za krótkie dośrodkowanie poradził sobie Martin Strantz i rusza drużyna austriacka. Musi wracać Jonesa, bo jest bardzo niebezpieczny, ale tym razem doskonałe ustawienie Banka. Polowany Grzegorz Rasiak. Jest tam błyskawicznie panie Lucilio Cardozo i Batista. I od rzutu wolnego rozpocznie biało-czerwony. 39. minuta spotkania Austria-Polska wciąż w Wiedniu remis 1-1. Raz jeszcze, proszę Państwa, widzimy powtórkę w sytuacji, w której był faulowany Grzegorz Rasiak. I od rzutu wolnego rozpocznie Maciej Żurawski, no etapowy do tej pory wykonawca stałych fragmentów gry w naszej drużynie. Marzymy na pewno o powtórce sytuacji z 10 minuty, choć odległość od bramki trochę większa niż wówczas, kiedy Żurawski dośrodkowywał. Znów jest koło karnym Rasiak, kilka łóżni, jest tam również Zający, Baszczyński i Żurawski dośrodkowanie tym razem wysoko. Błąd Manningera, szansa dla polskiego zespołu. Niepewna interwencja Tomasa Manningera. Hajto zdecydował się na strzał, broni Manninger jeszcze nie koniec akcji. No wreszcie jakiś polski akcent w tych minutach. Najpierw niepewna interwencja Tomasa Manningera i ten strzał Tomasza Hajty. Spójrzmy raz jeszcze ze spokojem na tę akcję, proszę Państwa. Tu niepewne częstkowanie. Żaden z naszych piłkarzy jednak się nie zorientował. Wybił piłkę Fogatec. No i tu dobry strzał, silny, mocny strzał Tomasza Hajty, wybijają na kilka Austriacy i mamy rzut rożny. Jacek Krzynek jest już w narożniku boiska. 40 minuta spotkania. Jeszcze jakieś uwagi Osilio Batisty do zawodników znajdujących się bardzo blisko bramkarza drużyny austriackiej. Krzynek, dośrodkowanie w pole karne. Wybijają kilka Austriacy. Jeszcze Sztandfest. Żurawski. I od razu rozpocznie reprezentacja Austrii. Ale trzeba przyznać, że Tomasz Manninger na pewno dziś nie jest silnym punktem drużyny gospodarzy. Błąd przy zdobytej przez Polaków bramce. Teraz kolejny i to naprawdę poważny błąd tego zawodnika. Myślę, że warto byłoby wykorzystać dzisiaj tę niezbyt dobrą dyspozycję austriackiego bramkarza. Tak, widać, że jest niepewny przy stałych fragmentach bitwy przede wszystkim, no i przy uderzeniach z dystansu, także musimy cały czas próbować, a jak Tomek Hajko, który dysponuje świetnym uderzeniem z daleka, cały czas zmusić go do błędu. Markus Schopp. Austriacy dośrodkowanie w nasze pole karne, interwencja Hajty i będzie rzut rożny dla drużyny austriackiej. Z prawej strony boiska, no i teraz musimy bardzo uważać w polu karnym. Wraca Mila, wraca Żurawski, wraca również Rasiak. To właściwie tylko Marcin Zając poza obrębem pola karnego. Tomasz Kajka blisko Emanuela Pogateca, jeden z tych wysokich graczy drużyny austriackiej, który potrafi świetnie grać w powietrzu. Jest tam również Holman, jest Waskicz, to piłkarze, którzy doskonale grają w powietrzu, tym razem dośrodkowanie po ziemi i piłka trafia do Zająca. Jest szansa teraz na przeprowadzenie kontrataku przez polski zespół. Z prawej strony boiska jest Jacek Krzynówek. Krzynówek, ale już osaczony przez trzech piłkarzy austriackich, choć utrzymał się przy piłce Krzynówek. Wciąż Krzynówek. Zagranie do środka do Rasiaka, był tam Zając, jeszcze walczą Polacy, ale teraz Marcin Zając fauluje i od rzutu wolnego rozpocznie drużyna austriacka, a tym, który był faulowany, był Emanuel Pogatec. Teraz jeszcze w powtórce widzą Państwo tę sytuację. Twardo walczy o piłkę Marcin Zając, ale niezgodnie z przepisami. Baszczyński, atakowany przez Waskicza. Kończy się ta akcja autem dla naszego zespołu. 43. minuta meczu. W Wiedniu w meczu Austria-Polska 1-1. Teraz spokojnie przyjął piłkę Hajto. Próbował podawać na lewą stronę do Krzynówka. Jeszcze Żąsa. Ruszył teraz bardzo szybko Sztandfest. Sztandfest przy nim Żąsa. Dobra szybkość Sztandfesta. Lubi włączać się w akcję ofensywną, prawie obrońca drużyny austriackiej, choć teraz akurat faulował Tomasza Żąsę, ale mają sporo problemów nasi zawodnicy właśnie na lewej stronie boiska z wchodzącym Sztandfestem, no i z Markusem Schoppem, tym, który był autorem wyrównującego gola dla drużyny austriackiej. Tak, ta prawa strona austriacka jest o wiele bardziej ruchliwsza z lewej strony i Iwańczyk zbyt nie gra ofensywnie. Uważam, że
bardziej jest skoncentrowany na grze defensywnej i na prawą stronę musimy bardziej uważać. Aufhauser. Zastanawiał się teraz długo, daleka piłka na naszą połowę, był tam Jacek Wąg. Jest zając, ale wcześniej gwizdek sędziego Grzegorz Raszek faulował Aufhausera i od rzutu wolnego rozpocznie drużyna austriacka. Coraz mniej czasu do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Vastić i dobrze tym razem ustawiony Baszczyński. Kajto jest w środku Mila, właśnie do niego podaje Tomasz Kajtorusz, ale lewą stroną Krzymówek, Mila do Krzymówka, szansa jeszcze na przeprowadzenie kontaktu w tych ostatnich minutach, dośrodkowanie był Grzegorz Raszak, ale w ostatniej chwili wybili piłkę w piłce. Przykład doskonałego, szybkiego kontrataku, no i tak muszą grać piłkarze naszej reprezentacji w tym meczu, aby stwarzać zagrożenie pod austriacką bramę. Świetnie właśnie przejście Jacka po raz kolejny i widać niepewność austriackich obrońców. Widzieliśmy właśnie tę niepewność po dośrodkowaniu Sebastiana Mili. Udało się jednak Austriakom zażegnać niebezpieczeństwo, a teraz my musimy bardzo uważać. Kolman i dobrze przyjdzie Hajka. Od autu na wysokości naszego pola karnego rozpocznie drużyna austriacka. Zostawia jednak piłkę Kolman Iwan Szycowi. To on wznowi grę. Polu karnym jest Kolman, jest Vastić. Próbował teraz wrzucać piłkę właśnie w pole karne i Iwanszyc. Nie udamy teraz, widzicie, piłki przez Baszczyńskiego. No i musimy w tej ostatniej minucie pierwszej połowy jeszcze bardzo uważać, ale już gra rozpoczęta, tym razem krótko rozegrany rzut rożny. Dobrze zablokował teraz Sebastian Mila dośrodkowanie Vastić. I od rzutu wolnego rozpocznie nasza drużyna. Jedną minutę dolicza portugalski sędzia do pierwszej połowy. Nie było zbyt wielu przerw, że stąd też niewiele doliczonego przez portugalskiego sędziego czasu. Z lewej strony Jonesa. Do środka do Mili, już przy nim jest Aufhauser. Dobrze teraz zastawiał się z piłką Sebastian Mila. I od autu rozpoczną Polacy. Czy spróbują nasi piłkarze jeszcze jakiejś akcji ofensywnej? Już gra rozpoczęta. Jest Krzymówek. To widać, że Jacek Krzymówek ma sporą ochotę do gry. Widać, że jest w dobrej formie. Choć teraz faulował austriackiego zawodnika. I od rzutu wolnego rozpocznie Aleksander Manninger. Spójrzmy raz jeszcze. Faulowany Hitbauer, a Manninger już rozpoczął grę w swojej drużynie. Proszę Państwa, i właśnie w tym momencie Lucilio Cardozo Batista z Portugalii zakończył pierwszą połowę spotkania grupy szóstej meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. W 45 minutach w spotkaniu Austria-Polska, remis 1-1. Przypomnijmy, w 10 minucie bramka Radosława Kałużnego, w 30 wyrównanie Markusa Szopa. Po jednej zmianie, proszę Państwa, w każdej z drużyn w tych drugich 45 minutach w drużynie austriackiej opuścił wojsko grający z numerem 6 René Aufhauser, a w jego miejsce gracz Austrii 1 Markus Kiesenegger, klubowy kolega Radek. Markus Kiesenegger, jak można to krótko scharakteryzować? W naszej drużynie również jedna zmiana w miejsce grającego w pierwszej połowie Marcina Zająca. Wszedł grający z numerem
18 Kamil Kosowski. Kosowski dość intensywnie rozgrzewał się w przerwie tego spotkania. No i raczej spodziewaliśmy się, że zobaczymy go w drugiej połowie tego meczu. Równie intensywnie rozgrzewał się również Tomasz Frankowski. Niewykluczone, że napastnika krakowskiej Wisły również w tych minutach drugiej połowy w tym meczu zobaczymy. Tymczasem od własnej bramki rozpoczynają Austriacy. Manninger. Astici walczący z nim Jonesa. Do piłki fałużny. Kosowski. Przygląda z piłką Majowi Kosowskiego w dzisiejszym meczu, ale akcja Kosowskiego kończy się stratą od przodu z autu rozpoczynają Austriacy. Pana naszego planu się na Moskwę. Marki Baler. Dobrze, teraz Tomasz Kajko. Zespołu austriackiego. Już gra rozpoczęta, tym razem Iwan Szic. Zbyt mocne podanie Kolmana i to my teraz rozpoczynamy od rzutu za oczy. A to na naszych ekranach Andreas Iwan Szic. Mówiliśmy o sporo w pierwszej części tego spotkania. Na razie tych swoich wielkich możliwości nie potwierdza. To by w tym razie z Polską raczej nie potwierdził. O tym, że potrafi grać. Przekonywał już nie raz, nawet w tych spotkaniach eliminacji Mistrzostw Świata, które Austriacy mają już za sobą rozegrane, czyli w meczu z Anglią i za Zagrodziami. Tak, ale to świadczy również o nas, że wiemy, jak dobrym zawodnikiem jest, nie teraz Bałamany rozwinął skrzydeł i bardzo dobrze na tej prawej stronie gramy. Jeszcze raz rozpoczną Polacy od wrzutu piłki z autu. Trochę pospieszył się Kamil Kosowski, choć nie, jednak nakazuje rozpoczęcie gry od rzutu wolnego. Krótko Baszczyński do Żurawskiego. Żurawski do Bojka. Teraz będą starali się nasi piłkarze trochę wciągnąć Austriaków, ale również utrzymać się przy piłce. Krzynówek. Rozsądny, mądrze Jacek Krzynówek. Piłka odbija się od Sztandfesta i aut dla naszej drużyny. Sztandfest. Vastich. Vastich błyskawiczny w kierunku Kolmana, ale tam dobrze ustawiony hajt. Bąk. Krzynówek, faulowany przez Sztandfesta, rzut wolny dla biało-czerwonych. Przypomnę, że nasi w składzie Dudek, w pierwszej połowie grał Zając, od 46 minuty Kosowski, dalej Rząsa, Baszczyński, Kałużny, Bąk, Hajto, Krzynówek, Żurawski, Mila i Rasiak. Drużyny austriackie. Już dwie zmiany w porównaniu do wyjściowego składu. W pierwszej połowie w miejsce Mario Hasa wszedł Kolman, a teraz od 46 minuty w miejsce Aufhausera wszedł Kizen Edgar. A to piłkarz, który strzelił nam gola w dzisiejszym meczu. Markus Schopp. Ładna akcja drużyny austriackiej zakończona odważnym wejściem Schoppa i strzelaniem bramki. Zwraca uwagę Hajko. Tomasz Hajko w trakcie przerwy w dzisiejszym spotkaniu, że trzeba unikać takich sytuacji, że nie można dopuszczać rywala do takiej sytuacji, bo potrafią być groźni Austriacy w tym momencie. Szybko rozpoczęta gra, jest Schopp, przy nim Rząsa, dobre dośrodkowanie Schoppa, ale dobra również interwencja Tomasza Hajko. Strzelec wyrównującego gola już rozpoczął grę drużyny austriackie, teraz dobrze ustawiony Jacek Bąk, trochę za krótko wybijał piłkę Mila. Przegrał ten pojedynek Rasiak, wraca piłka do środkowego obrońcy drużyny austriackiej Hidena. Teraz pewnie Jerzy Dudek na przedpolu. Kilka dobrych interwencji Dudka w dzisiejszym meczu. Trzeba przyznać, że Austriacy dwukrotnie byli bardzo bliscy pokonania naszego bramkarza w pierwszych 45 minutach. Poza tą sytuacją oczywiście, kiedy ta sztuka udała się Schoppowi. Jurek jest dzisiaj stosowany pewnym punktem naszej drużyny. Ogólnie uważamy, że obrona dobrze gra, tylko musimy być skoncentrowani 90 minut. No aby tej koncentracji rzeczywiście naszym piłkarzom wystarczyło na pełne 90 minut dzisiejszego spotkania, bo zwłaszcza w liniach obronnych nie można sobie pozwolić na tylko dwóch. Krzynówek, twardo walczący z Kolmanem, ale odzyskał piłkę Sztandfest. Sztandfest prosto po to zagranie niebezpiecznie, znów świetnie wyda. Dobre wyjście Jerzego Dudka, ale było groźnie pod naszą bramką. Spójrzmy raz jeszcze, prostopadła piłka w kierunku Iwan Szica. Dobrze zorientował się jednak Jerzy Dudek. Dobre wyjście. Na pewno zapobieg groźnej sytuacji pod naszą bramką Polski Bramkarz. Kizeneter na lewą stronę boiska. Tam jest Pogatec, musi wracać Kamil Kosowski. Dynamiczne wejście Pogateca. No i chyba będzie żółta kartka za ten fałd Kosowskiego.
jest już wyciągnięta, jak Państwo widzą, od góry ręka sędziego Batisty z Portugalii z żółtą kartką dla Kamila Kosowskiego za to właśnie zagranie. No nie ma żadnych wątpliwości, kartka jak najbardziej słuszna w pierwszej połowie. Drużyna Austriacka również została ukarana za podobne zagranie żółtą kartką. Rzut wolny dla zespołu austriackiego i trzeba teraz bardzo uważać w polu karnym. Wstawił piłkę Rywastić. Czterech piłkarzy w czerwonych koszulkach w naszym polu karnym, dwuosobowym od polskiego zespołu. Jeszcze jakoś uwagi arbitra. Ośrodkowanie, świetny Dudek. Nie ma żadnych problemów teraz. Jerzy Dudek z chwytem piłki błyskawicznie stara się zagrać do Mili. Wychodzi do przodu Sebastian Mina, ale łatwo poradzili sobie teraz Austriacy z próbą skonstruowania kontrataku przez nasz zespół. Iwaszic do Bogateca. Dobrze pilnowany przez Baszczyńskiego. Wyślak do Dudka. Dudek daleko. Kosowski. Dobrze opanowali teraz piłkę nasi zawodnicy. Dobre zagranie Rasiaka do Żurawskiego. Tylko czy zdążą pozostali partnerzy Macieja Żurawskiego. Żurawski na prawą nogę przełożył piłkę. I nie wyszło za bardzo to dośrodkowanie Żurawskiemu, jak Państwo widzieli. Tak, ale musimy właśnie tą prawą stroną cały czas próbować ze względu na to, że Pogadańska praktycznie lewego pomocnika, a nawet był teraz widać, że nawet lewego napastnika grał, także widać, że będą więcej ryzykować coraz bardziej. Oni ten remis nie są satysfakcjonuje, tylko te trzy punkty. No i to może być szansa dla nas. Wspominałeś o tym, że trzeba próbować akcji flankami, prawą, lewą. Bardzo ofensywnie grają tutaj właśnie obrońcy tego zespołu. I takie sytuacje można i należy wykorzystywać, aby to dziś udało się naszym piłkarzom. Już teraz my musimy bardzo uważać na akcję Iwaszica, dobrze jednak poradzili sobie teraz Baszczyński do spółki z Milą, z kapitanem drużyny austriackiej. Kosowski do tej piłki nie dojdzie i od autu zespół austriacki. 54. minuta spotkania. W Wiedniu na stadionie Stacha Pela w meczu Austria-Polska remis 1-1, 10 minuta Kałużny, 30 wyrównanie Szop. I teraz Polacy, rusza Mila środkiem boiska, jest z przodu Rasiak, podanie do Rasiaka, jest Rasiak w polu karnym, jest w polu karnym również Żurawski, Sebastian Mila uprzedzony jednak tym razem przez Martina Fidoni. Dobrze teraz zapodolał akcję Austriaków Kamil Kosowski, jeszcze Podatec. Spokojnie Jacek Dudek na prawo do Marcina Baszczyńskiego. Wraca piłka do naszego bramkarza. Dość ryzykowne zagranie, trzeba przyznać Jerzego Dudka. No i niedokładnie to tak. Polskiego bramkarza nie może w ten sposób trafić piłki, choć wydaje się, że Jerzy Dudek próbował wydawać dokładnie do ustawionego tam z prawej strony Kamila Kosowskiego, ale ta piłka do gracza Kaiserslautern nie dochodził. Sztancja. Słyszył Krzymówek i było krok do odzyskania piłki. Jeszcze Maningior. To ma za bardzo ryzykowny teraz Maningior. Jak widać, jak dwaj bramkarze ryzykownie grają na przedpolu. I tym dużym praktycznie jest to zbyt duże ryzyko. Mówiliśmy już o tym dziś, w Wiedniu padało tam gawa, jest bardzo śliska, zresztą wykorzystaliśmy to przestrzenie przez Jarosława Kołożnego w ramce dla Polaków, ale teraz akcja naszego zespołu Kosowski, dobre wyjście z prawej strony Baszczyńskiego, do niego piłka, Baszczyński, dośrodkowanie w pole karne, jeszcze nie koniec tej akcji, Kamil Kosowski miał przez chwilę, wydawało się moment na oddanie strzału, ale nie udało się, jeszcze walczy Sebastian Mila, bezparkowany teraz przez Lice Basticza. Żurawski podniósł się już z boiska Mila, ale piłka u naszych obrońców wolny do Hajdy. Spokojnie starał się rozgrywać piłkę między sobą. Dwa środkowi obrońcy naszego zespołu. Kolejny teraz na środku boiska Radosław Kołużny. Niepotrzebny po prostu. Nic się Basticzowi nie stało. Kałużny musi się hamować tego rodzaju obrotami, bo sędziowie nie są zbyt podważliwi przy tego rodzaju zagraniach. Popatrzmy raz jeszcze przy tego rodzaju zachowania.
decyduje siła uderzenia, ale raczej sam gest, samo zachowanie tym razem. To wrażliwość w stosunku do naszego zawodnika pokazał Silvio Cardozo Batista. Ale to już na tego rodzaju sytuacje musi jednak uważać. Entschuldige, Andi, was hast du gesagt? Ja. Nas, bardzo mocno przeżywający dziś występ swoich zawodników. Tym razem Bąk. Dobre wyjście, opanowali piłkę nasi zawodnicy. Teraz za ten faul na Kałużnym będzie żółta kartka. Grający z numerem 15 Markus Kizenegner. Ukarany przez arbitra żółtą kartką, no chyba słusznie. Tak, należała się fala od tyłu, bezsprzecznie żółta kartka. Ale Kizenegner to jest chyba piłkarz, który znany jest z twardej, ostrej, zdecydowanej gry. Przekonaliśmy się zresztą o tym piłkarze warszawskiej Legii w dwumeczu pierwszej rundy Pucharu UEFA. Tak, ogólnie austriacka piłka jest bardzo agresywną piłką. Zawodnicy są bardzo dobrze fizycznie przygotowani, grają bardzo agresywnie, dlatego jest to u nich całkiem normalna rzecz. Teraz akcja biało-czerwonych, Jacek Krzynówek dośrodkowany z lewej strony boiska, ale za mocna piłka na szczęście zamykał tę akcję Polaków Kamil Kosowski. Teraz wraca piłka do Baszczyńskiego, jest w środku Kałużny. Kałużny zdecydował się na strzał, piłka odbija się jeszcze od gracza drużyny austriackiej. Bramka Aleksandra Maningera. Szczęski, walczący z nim Bastic. Ciężko wygrać pojedynek w powietrzu z Iwicą Basticzem. Rzeczywiście zawodnik, który potrafi bardzo dobrze grać biegą i przekonał się o tym teraz Marcin Baszczyński, a w pierwszej połowie kilkakrotnie przekonał się również o tym wyższy od Baszczyńskiego przecież Jacek Bąki do Maszkalki. Kamil Kosowski rozpocznie grę naszego zespołu. Trzymana na boisku Jerzy Marcin Baszczyński, już jest przy nim lekarz i masażysta polskiego zespołu. Nie wykluczone, że właśnie w tym pojedynku w powietrzu z Iwicą Basticzem ucierpiał obrońca Wisły Kraków. Mamy tylko nadzieję, że za chwilę wszystko będzie w porządku i Baszczyński będzie mógł wrócić do gry. Przypomnę, że trener Paweł Janas jeszcze dziś na ławce rezerwowych ma do dyspozycji oprócz rezerwowego bramkarza Artura Boruca, również Macieja Stolarczyka, Mirosława Szumkowiaka, Arkadiusza Radomskiego, Tomasza Frankowskiego i Tomasza Kłosa. Mecz na ławce rezerwowych rozpoczął Kamil Kosowski, ale przypomnę, że on w 46 minucie meczu zmienił Marcina Zająca. No, wydaje się, że już jest wszystko w porządku z Baszczyńskim. Za chwilę nasz obrońca będzie mógł wrócić do gry. Tymczasem Mila z prawej strony boiska. Mila do Rasiaka, ale Rasiak uprzedzony przez Sztrancla. Wybija teraz piłkę Pogatec. Kosowski do Mili. Ale nie było to udane zagranie Sebastiana Mili. Ruszają Austriacy, a nasi piłkarze muszą teraz wracać, bo jest luka z prawej strony boiska. Jeszcze nie pozwolił portugalski sędzia na wejście na boisko Baszczyńskiemu. Tymczasem było tam przez moment dwóch Austriaków. Dopiero teraz wraca Baszczyński na boisko i za chwilę już będziemy mogli być chyba spokojniejsi o postawę naszej obrony. To są Kizenegner. Kizenegner, dośrodkowanie. Wastic i Baszczyński. Iwan Szic i Kosowski. Tym razem lepszy gracz Kaiserslautern. Pogatec. Jeszcze nie koniec akcji Austriaków. Iwan Szic, dośrodkowanie. Zamyka akcję Szop.
Schopp, przy nim Jonsa. Dobre dośrodkowanie Schoppa, ale to wybija piłkę. Kizenebner odpytał, mile zygrany do Polskiego. To jest słuszna decyzja sędziego, choć sam gracz reprezentacji Austrii ma pretensje, ale jeśli zobaczymy powtórkę, to będą Państwo widzieć, że przed przyjęciem piłki Kizenebner odpychał naszego pomocnika. Jerzy Dudek rozpoczyna teraz grę naszego zespołu. Pięciu naszych piłkarzy na połowie Austriaków. Hajto do Baszczyńskiego. Baszczyński i Iwan Szic. I od autu rozpocznie nasz zespół. 63. minuta meczu. To zdecydowanie mniej ciekawa gra w drugiej połowie, jeżeli gra, którą mogliśmy obserwować w pierwszych 45 minutach. Tam zwłaszcza w pierwszym kwadransie działo się naprawdę bardzo dużo, sporo akcji. Bo nasi piłkarze starali się długo utrzymać przy piłce, podawali gry kombinacyjne, akcji oskrzydlających. Coś się działo pod bramką austriacką. Oczywiście nasi dzisiejsi rywale nie pozostawali nam dłużni. Ta gra była ciekawsza. Tymczasem w drugiej połowie sporo fauli i gra, sam poziom był jakby siadł. Za szybko teraz rozpoczęli nasi piłkarze i nie z tego miejsca. Pokazuje teraz wyraźnie Lucilio Batista, z którego miejsca powinni rozpocząć polscy piłkarze grę. Hajton na lewą stronę do Jonsy. Ten ma teraz trochę swobody. Jonsa do Krzymówka. Krzymówek i Sztanfest dobrze teraz powstrzymany. Jacek Krzymówek przez austriackiego obrońcę. Ale mamy aut. Mila. Za krótko zdołał wybić piłkę Sztanfest. Ale na szczęście dla nas opuszcza piłka boisko i rozpoczniemy od wrzutu z autu, tyle tylko, że już na własnej połowie. A my widzimy, proszę Państwa, że do gry przygotowuje się Tomasz Frankowski. Rozmawialiśmy z Radosławem Gilewiczem w przerwie na temat właśnie Tomka Frankowskiego. Nie stwierdziłeś, Radek, że to piłkarz, który przydałby się naszej drużynie w tej drugiej połowie. Zawodnik, który przy tych mało zwrotnych obrońcach austriackich może naprawdę sporo zdziałać na naszej drużynie. Może przeprowadzić kilka ciekawych akcji ofensywnych. No, a przede wszystkim ma niesamowitą smykałę do strzelania bramek. Tak, zdecydowanie. Uważam, że Tomek Frankowski od dłuższego czasu pozyskuje świetną formę i jest na tym obrońcy bardzo dobrze. Mają problemy właśnie z takimi zawodnikami. Jeżeli wejdzie, myślę, że swoją szansę na pewno dostanie. Miejmy nadzieję, że wykorzysta. Najlepszy strzelec polskiej ligi w chwili obecnej za chwilę powinien pojawić się na boisku. Na razie od autu rozpoczyna Marcin Baszczyński. Trener Paweł Janas zastanawiał się przed tym meczem, na kogo postawić. Ostatecznie zdecydował się jednak na Grzegorza Rasiaka. Myślę, że chyba przeważyły warunki fizyczne Rasiaka. No ale okazuje się, że w tych ostatnich minutach, w tych ostatnich 25 minutach, które nam jeszcze pozostały, najprawdopodobniej na boisko wejdzie również Tomasz Frankowski. Teraz Kolman walczący z Baszczyńskim. Już gra rozpoczęta przez zespół austriacki. Iwan Szic, dobry powrót Kałużnego, zablokował teraz kapitana drużyny austriackiej, ale to jeszcze nie koniec akcji gospodarzy. Sztandfest, przy nim Krzymówek. Wraca również Mila, wspierając teraz Jacka Krzymówka z lewej strony. Kizenebner. Cały nasz zespół teraz na własnej połowie boiska. Pogatec. Przy nim Żurawski. Dobrze teraz zachował się Bastich. Bastich. Dośrodkowanie w pole karne. Rząsa niebezpiecznie. Sztanfest. Na szczęście dla nas źle opanował piłkę, no ale to był bardzo poważny błąd naszej defensywy. Pozostawiony właściwie bez opieki. Ten właśnie zawodnik, który teraz wraca na własną połowę. Joachim Sztanfest. Było bardzo groźne. Tak, Iwo Wasyć właśnie słynie z tych świetnych podań, takich decydujących, które prowadzą do często strzelenia bramek i świetnie zobaczył prawego obrońcę i teraz po raz kolejny kontra wykonania na postaci Iwo. Czemu bardzo uważasz, bo trwa teraz lekki napór drużyny austriackiej, muszą polscy piłkarze ten napór przetrzymać, no, muszą starać się teraz jak najdłużej utrzymać przy piłce i to jak najdalej od własnej bramki. No i teraz najprawdopodobniej dojdzie do tej zmiany. Bo już jest Tomasz Frankowski przy linii bocznej boiska. No i zgodnie z oczekiwaniami. Grzegorz Rasiak boisko opuszcza, a do gry wchodzi Tomasz Frankowski.
67. minuta spotkania. Na boisku pojawia się kolejny piłkarz Wisły Kraków, Tomasz Frankowski. Hajto. Żurawski cofnięty teraz na własną połowę. Maciej Żurawski szukający tu gry. Sztandfest i Krzynowa. I Tomasz Rząsa rozpocznie grę naszego zespołu. Jest z lewej strony Sebastian Mila, w środku Maciej Żurawski. Właśnie Mile wybrał Rząsa. Rząsa teraz błąd Krzynówka i szansa dla Austriaków. Zenebner, dobre wyjście z lewej strony kapitana drużyny austriackiej Iwaszica. Iwaszic i Baszczyński, dobry powrót Baszczyńskiego. Będzie rzut rożny, choć wydawało się, że Baszczyński był przy tej akcji faulowany. Ale decyzja sędziego jest jednoznaczna. Od rzutu rożnego rozpocznie zespół austriacki. Iwica Wastycz już ustawił piłkę na naszych ekranach. Przed chwilą kapitan drużyny austriackiej, Andreas Iwaszic. Gracz Rapidu Wiedeń, tymczasem Waskiewicz i Dudek. Znów pewna interwencja Jerzego Dudka. Rusza teraz lewą stroną Krzynówek. Jest z prawej strony Kosowski. Próbował chyba właśnie do niego podawać Jacek Krzynówek, no ale to zagranie wyraźnie by nie wyszło. Martin Hiden. Kirchbauer do Kizenebnera. Stopadła piłka w kierunku Kolmana. Utrzymał się przy piłce Kolman. Teraz Schopp. Niedokładnie, ale był faulowany przez Kałużnego. Od rzutu wolnego rozpoczną Austriacy. Wittmark Bauer ustawił piłkę. Choć teraz jest tam również Iwaszic. Jest Kolman. Być może Austriacy zdecydują się na uderzenie z tego rzutu wolnego, choć odległość od bramki znaczna. Tak, wydaje mi się właśnie, że Kolman będzie bezpośrednio uderzał na bramkę. Tylko dwóch piłkarzy ustawił w murze Jerzy Dudek, Kolman. Na szczęście piłka odbija się od naszych graczy stojących właśnie w murze. Kizenebner do Sztandfesta. Ale temu nie wyszło to zagranie, próbował piętą podawać do wychodzącego Kirchbauera. Ale bardzo ofensywnie sposobiony jest prawy obrońca tej drużyny. Bardzo często włącza się w akcje ofensywne. Właściwie w dzisiejszym meczu no trudno powiedzieć, że to jest obrońca, bo częściej widzimy go na połowie naszej drużyny niż w akcjach defensywnych. Teraz Żurawski w powietrzu. Bąk. Kałużny z pierwszej piłki do Rząsy. Rząsa. Wyżej od Kosowskiego wyskoczył Pogatec. Ale to nasi piłkarze są posiadani piłki. Jerzy Dudek daleko. A Frankowski większych szans w takich pojedynkach główkowych raczej nie ma. Powinien wykorzystywać swój spryt, swoje umiejętności w polu karnym. Prosto padło podanie, ale podniesiona w górę rągiewka sędziego liniowego. Widział to portugalski sędzia, ale nie przerwał gry. Teraz niedokładne zagranie Kałużnego i opanował piłki Jacek Krzynówek. Tak, szkoda właśnie, że próbujemy od tyłu grać te długie piłki, czy to na bocznych pomocników, czy na napastników. Jest bardzo ciężko, trzeba uspokoić grę i próbować przez środek pola krótkimi podaniami przejść do przodu. Teraz próbował Maciej Żurawski do Kamila Kosowskiego, ale znów bardzo szybko skończyła się ta akcja. No nie potrafimy już od dłuższego czasu właściwie skonstruować żadnej akcji składającej się z kilku podań zakończonej dośrodkowaniem, zakończonej strzałem. Czas najwyższy chyba pewnie moc przerwać, choć w tej drugiej części meczu lepsze wrażenie na razie sprawia zespół gospodarzy Sztandfest. Schopp, Wastycz odważnie ruszył do przodu Sztandfest. Wastycz wybrał jednak środek, a tam był dobrze ustawiony Hajto. Jeszcze to nie koniec akcji piłkarzy austriackich. Wastycz na prawą stronę, a teraz chyba przypadkowe było raczej to zagranie, bo trudno posądzać Markusa Schoppa o taką złośliwość. Będzie kolejna zmiana w naszym zespole, proszę Państwa. Opuszcza boisko Radosław Kałużny. No, zabrakło sił wyraźnie Radosławowi Kałużnemu w drugiej połowie.
A jego miejsce zajmuje z numerem 16 piłkarz RNW Arkadiusz Radomski. To był zupełnie niezły występ Radosława Kałużnego w pierwszych 45 minutach, okraszony zdobyciem jedynej jak na razie bramki dla naszego zespołu, no ale w tych minutach, które za nami w drugiej połowie, a za nami już ponad 25 minut, widać było wyraźnie, że Radosław Kałużny trochę osłabł. Tak, ale uważam, że jego występ za udany nie tylko ze względu, że bramkę strzelił, ale naprawdę wygrał bardzo dużo pojedynków. Jeden na jeden i jak długo miał siły, starał się co mógł, ale już końcówka widać, że po prostu opuścił. A przed chwilą twój klubowy kolega Kizem Ebner próbował strzałem z dalszej odległości zaskoczyć Jerzego Dudka. Piłka oparła się jeszcze od któregoś z naszych zawodników i akcja kończy się rzutem rożnym. A jeśli rzut rożny z prawej strony boiska dla Austriaków, to oczywiście te dośrodkowania lewą nogą wykonuje kapitan drużyny Andreas Iwaszczyk. Iwaszczyk z narożniku boiska, skoncentrowany w bramce Jerzy Dudek. Pięciu piłkarzy drużyny austriackiej w naszym polu karnym Iwaszczyk. Tym razem jednak za krótkie zagranie wybił piłkę Żurawski, ale wciąż utrzymują się przy linii austriacy. I teraz na spalonym chyba dwóch piłkarzy drużyny austriackiej jeszcze nie ryzykował Dudek, interweniował przy tej akcji, ale to my rozpoczniemy od rzutu wolnego. Uważam, że w obronie gramy dzisiaj naprawdę świetnie. Tomek Hajto i Jacek Bąk kierują bardzo dobrze bocznymi obrońcami i jest, można powiedzieć, tam z tyłu wszystko pod kontrolą i na razie nic nie zapowiada tego, że możemy tą bramkę stracić i oby tak dalej. No mieliśmy przykład właśnie w tej współpracy, w tej akcji, którą przed chwilą starali się wyprowadzić jeszcze Austriacy. Dobre wyjście wszystkich naszych obrońców, zostawili trzech piłkarzy austriackich na spalonym, tymczasem Krzynówek. Krzynówek próbował przedzierać się lewą stroną boiska. Powstrzymana akcja Jacka Krzynówka. Faulował Krzynówek i jeszcze no zobaczy teraz żółtą kartkę za ten faul. I szkoda na pewno, bo te kartki w ostatecznym bilansie później decydują o tym, że niektórych z naszych zawodników zabraknie w kolejnych meczach. No, a brak Krzynówka to z pewnością spore osłabienie dla polskiego zespołu. Raz jeszcze widzą Państwo faul na Martinie Stranclu. Jacek Krzynówek ukarany przez arbitra żółtą kartę. 75. minuta meczu Austria-Polska w Wiedniu. Po bramkach Kałużnego w 10. minucie i Szopa w 30. w meczu Austria-Polska remis 1-1. Rząsa nie sięgnął tej piłki. Wybija na aut i rozpoczyna zespół austriacki. Szop krótko do Kickbauera. Znowu wraca piłka do Szopa. Jest przy nim Jacek Krzynówek. Wspiera go również Mila. Teraz Radomski. Dobre wyjście Radomskiego. I kolejny aut dla drużyny austriackiej. Kizenebner. Kizenebner do Stamfesta. Ten znów w akcji ofensywnej. Był tam Jacek Bąk. I Tomasz Hajto wyjaśnia sytuację w naszym polu karnym. Żurawski, doskonałe przedłużenie teraz piłki do Mili. Jest w środku Tomasz Frankowski. Mila czeka na pozostałych partnerów. Mila, dobre wyjście Mili. I doskonały teraz powrót Martina Stranca. Ale dobrze, że próbują nasi piłkarze wreszcie tych akcji oskrzydlających, akcji głównie teraz z lewej strony, podobnie zresztą jak i w pierwszej połowie, bo tylko w ten sposób można stworzyć zagrożenie Hebram Komaninger. Zgadza się, nie możemy się zbyt głęboko cofnąć na naszą połowę, bo to praktycznie każda akcja powoduje, że Austriacy dochodzą do naszej szesnastki, dlatego musimy cały czas próbować wyprowadzić bokami kontratak. Dobry powrót Marcina Baszczyńskiego, bo ta akcja Austriaków zapowiadała się naprawdę groźnie. I Dudek. Druga piłka w kierunku Tomasza Frankowskiego. Nie udało się opanować piłki Wiślakowi i teraz zespół austriacki. Ale błędy popełniają również nasi dzisiejsi rywale, tym razem niedokładne zagranie Iwaszczycy. Kosowski. Krótko do Frankowskiego. Baszczyński. Jest w środku Radomski. Z lewej strony wychodzi Rząsa. Radomski wybrał jednak Milę.
Mila dobrze teraz dostrzegł z prawej strony Kamila Kosowskiego. Szansa na polskiego zespołu. Kosowski dośrodkowanie. Dobrze interweniuje Strzancy. No widać ogranie tego piłkarza w Bundeslidze, bo Strzanc to gracz VfB Stuttgart. Dość pewny w swoich interwencjach, choć w pierwszej części meczu przydarzyła się wpadka środkowym obrońcom drużyny austriackiej. Teraz Mila zdecydował się na uderzenie. No i o tym, że warto strzelać, mogliśmy się przekonać, gdyby ta piłka zmierzała światło bramki. Kto wie, czy nie cieszylibyśmy się już ze zdobycia drugiego gola przez polski zespół w dzisiejszym meczu. Tak, bardzo słusznie, słuszna decyzja Mili. Trzeba cały czas próbować na tej śliskiej płycie. Są inni zawodnicy, którzy również dysponują świetnym uderzeniem, dlatego miejmy nadzieję, że inni zawodnicy również będą próbować. Teraz środki Mila rusza, Tomasz Frankowski, szansa na polskiego zespołu. Frankowski. Jaka decyzja sędziego? Rzut wolny dla polskiej drużyny. Będzie dobra okazja do tego, aby z tego miejsca zaskoczyć Maningę. Złapał się za głowę Emanuel Pogatec, ale trzeba przyznać, że bardzo sprytnie rozegrali tę piłkę. Mila doskonale wyszedł, tą Frankowski w tempo otrzymał piłkę od pomocnika Groplinu. No i bezpardonowo powstrzymany przez Pogateca. Będzie rzut wolny dla naszej drużyny, no i spora szansa. Ale zgadza się. Ewidentny faul i nie wiem, czy to nie było nawet 16. No ale rzutu karnego nie mamy. Mamy rzut wolny. Piłkę ustawił Jacek Krzynówek. No wydaje się, że to jest chyba optymalne rozwiązanie, aby to właśnie Krzynówek był wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Liczny mur graczy austriackich. Proszę Państwa, 78. minuta meczu. Już ustawiony mur przez portugalskiego sędziego Jacek Krzynówek. Szansa dla polskiego zespołu w bramce Maninger. Krzynówek strzela! Gol! Gol dla polskiego zespołu! Jacek Krzynówek strzela! Drugą bramkę na wiedeńskim kraterze. Prowadzimy z Austrią 2-1. Świetne uderzenie Jacka. Znalazł lukę w murze i trzeba przyznać, że wykorzystał wszystkie swoje walory. To znaczy silne uderzenie z lewej nogi. Wykorzystał również te warunki atmosferyczne, które dzisiaj są. Już po raz nie wiem który podkreślamy, że ta murawa jest śliska, no ale jak widać przy tej właśnie akcji bardzo to się naszym piłkarzom przydało. No a Maninger, niestety Radek, chyba to potwierdzisz, w dzisiejszym meczu nie jest tym piłkarzem, z którego Austriacy mogą się szczycić, którym mogą się chlubić. Zgadza się, popełnił już w pierwszej połowie kilka błędów i przy tej bramce też ma jakiś swój udział, ale powtarzam, płyta jest bardzo śliska i było widać, z jaką prędkością piłka była uderzona. No i teraz trzeba się spodziewać na pewno szturmu piłkarzy austriackich. Oni już teraz nie mają zbyt wiele do stracenia, bo od 79 minuty przegrywają z nami 1-2. Grają u siebie, to trzeci mecz drużyny austriackiej na własnym boisku. Jest zmiana w zespole austriackim. Opuści boisko Iwica Wasnicz, a w jego miejsce z numerem 17 kolejny weteran tej drużyny, Christian Leibold, gracz zespołu FC. Esfand Paszyn, 22 występ w kadrze, 5 goli do tej pory strzelił ten zawodnik i powołanie właśnie Majleba i Wasticza to była taka niespodzianka. To kolejny weteran w tym zespole, ale to również zawodnik, który potrafi być bardzo niebezpieczny w polu karnym. Tak, zgadza się, to jest również były kolega, który w lidze austriackiej bardzo dużo bramek strzelił, no i w ostatnim też znajduje się w dobrej formie. Zobaczymy, czy teraz im coś pomoże. Żółta kartka w międzyczasie dla Arkadiusza Radomskiego za to właśnie zagranie, za faul na Szopie. I teraz Austriacy będą mieli rzut wolny, no ale odległość od bramki znacznie dalsza od tej, z której Jacek Krzynówek strzelił drugiego gola dla polskiej reprezentacji. No i Jerzy Dudek dziś w bramce spisuje się zdecydowanie lepiej niż Tomasz Maninger. Bezpośrednio na pewno będzie Markus Kizerna uderzał na bramkę. Dysponuje bardzo mocnym strzałem, także Jurek musi być skoncentrowany, musi uważać. No, potwierdzają się twoje słowa, to właśnie Kizerner broni Dudek. Dudek, ale potwierdził właśnie swoje walory Markus Kizerner, bo strzał był piekielnie silny. Krzynówek do środka, Mila, z prawej strony wychodzi Kosowski, nie dostrzegł go jednak Sebastian Mila, jeszcze nie koniec naszej akcji, dopiero teraz zagranie do Kamila Kosowskiego, jest Kosowski z prawej strony boiska, podanie po ziemi w kierunku Frankowskiego, zorientowali się jednak w tym Austriacy, no i teraz muszą nasi piłkarze wracać, dobrze Krzynówek walczący z Kizenebnerem, Kizenebner prostopadłe podanie, ale tym razem nie poradził sobie tu z piłką Kolman. Krzynówek, Rząsa,
do środka do Żurawskiego. Żurawski z pierwszej piłki głową do Mili. Dobrze teraz ustawiony Maciej Żurawski. Rząsa, Radomski. Radomski na prawą stronę do Baszczyńskiego. Wraca teraz piłka do kapitana naszego zespołu. Ostrzeg Kosowskiego podniesiona w górę prawidłówka sędziego liniowego. Na spalonym Kamil Kosowski i od rzutu wolnego rozpoczną Austriacy. Tak, gramy bardzo dobrze. Teraz próbujemy kombinować. Gramy przez, od tyłu przez pomocników i to jest teraz recepta. Te długie piłki, co podkreślałeś w pierwszej połowie, kierowane w stronę Grzegorza Rosiaka, to nie zdawało kompletnie egzaminu, bo my bardzo szybko traciliśmy piłkę. I tak graliśmy tak na dobrą sprawę przez 25-30 minut tej drugiej połowy. Teraz po strzeleniu tego gola widać, że nasi piłkarze znacznie pewniej poruszają się na boisku, że potrafią rozgrywać piłkę, starając się długo ją utrzymać, długo być w jej posiadaniu. Tak, teraz Austriacy przede wszystkim muszą jeszcze bardziej zaatakować i uważam, że w ostatnich 5 minut na pewno jeszcze jeden z obrońców pobiegnie do przodu, wspomóc kolegów. No a to stworzy z kolei nam szansę do przeprowadzenia kontrataku. Teraz niedokładnie Frankowski do Kosowskiego. I od autu rozpocznie Pogatec. Teraz radość na sektorach zajmowanych przez polskich kibiców. Z pewnością około 10 tysięcy naszych kibiców jest na dzisiejszym spotkaniu. Teraz jednak trzeba uważać. Szop i Krzynówek. Szop doskonale. Znów ustawiony Tomasz Kajko. Po raz kolejny bardzo dobre ustawienie kapitana naszego zespołu. Wybita piłka na aut. Zażegnane niebezpieczeństwo. Zgadza się, widać jak ważną zawodnikiem dla naszej reprezentacji jest Tomek Hajto, który jest zawsze przy tych wszystkich wrzutkach. Teraz niebezpieczny pod naszą bramką, jeszcze nie koniec tej akcji Hajto i Szop. Przewraca się Szop, ale na pewno nie było przy tej akcji faulu. Dobre zachowanie Hajty, Krzynówek do środka, do Mili. Teraz jednak bardzo dobry powrót Kickbauera. Kosowski, no, wydawało się, że przegnie piłkę, ale rusza teraz lewą stroną Pogatec. Dobra szybkość lewego obrońcy drużyny austriackiej, Pogatec. Ale to dośrodkowanie wyraźnie mu nie wyszło. Tak, widać już nerwowość w drużynie austriackiej, która już praktycznie teraz nie ma nic do stracenia. Będą jeszcze bardziej ryzykować. Tymczasem Jerzy Dudek rozpocznie grę naszego zespołu. Przypomnę, że po bramkach Radosława Kałużnego w 10 minucie i Jacka Krzynówka w 79 minucie Polacy prowadzą 2-1. Bo rywale potrafili odpowiedzieć na razie tylko jednym golem strzelonym w 30 minucie meczu przez Markusa Szopa. No ale to jeszcze nie koniec spotkania. Wciąż trzeba być bardzo skoncentrowanym, bardzo uważnym, bo na pewno Austriacy będą grać do ostatniej sekundy tego spotkania. Trzymał się teraz przy piłce Kolman. Ale nieporozumienie między Kolmanem i Iwanszycem. To, co podkreślałeś, wkrada się w grę drużyny austriackiej nerwowość, no bo to był klasyczny przykład jednak nerwowej gry ze strony drużyny austriackiej. Tu Kolman przeszkodził po prostu Iwanszycowi w oddaniu strzału na bramkę Jerzego Dudka. Tak, widać już nieporozumienie w drużynie Austrii. I również jestem troszeczkę zawiedziony postawą, dla nas oczywiście to jest dobrze, ale Iwanczyk kompletnie zawiódł dzisiaj i dlatego cieszę się, że po prostu Marcin Waszyński świetny mecz zagrał, bo praktycznie wyłączył to z gry dzisiaj. Być może zdeprymowała go nieco wizyta menedżerów kilku naprawdę poważnych europejskich klubów, m.in. Milanu na dzisiejszym meczu, bo niewykluczone, że to właśnie tego piłkarza obserwowali dziś menedżerowie. Choć teraz uwaga, bardzo groźny strzał Kizenernera. Widać, że ten zawodnik potrafi doskonale strzelać na bramkę. Choć teraz się pomylił, ale pamiętajmy, że to właśnie piłkarz, który strzelił pierwszego gola Legii tu w meczu Austrii Wiedeń z Legią Warszawa. To zawodnik, który już raz w dzisiejszym spotkaniu strzelał bardzo groźnie na bramkę Jerzego. Tym razem obok bramki, ale nie można umożliwiać strzałów temu zawodnikowi. Nawet z odległości 25-30 metrów trzeba te strzały blokować. Krzynówek walczący z Szopem, tym razem lepszy Austriak. Nie ryzykował teraz bardziej agresywnej gry. Jacek Krzynówek ma już na swoim koncie żółtą kartkę. Tymczasem Stamfest. Teraz to my jesteśmy zamknięci na swojej połowie. Kizenerner na prawą stronę. Jest Kilbauer, przy nim Mila.
Kickbauer, ruszył Kickbauer, dobrze wracał teraz Mila, Standfest i znów Kajdy. Ale teraz za krótko wybita piłka, naprawia błąd kolegi Marcin Baszczyński, Kamil Kosowski i Emanuel Pogatec. Twarda walka z prawej strony boiska, która kończy się wybiciem piłki przez Kamila Kosowskiego i od autu rozpocznie zespół austriacki. 87. minuta meczu. Coraz bliżsi jesteśmy, proszę Państwa, zdobycia trzech punktów na wiedeńskim kraterze. Trzech bezcennych, można powiedzieć, punktów, bo na początku eliminacji trzeci mecz, przypomnę, naszego zespołu. Do tej pory zwycięstwo z Irlandią Północną i przegrana z Anglią. A gdyby udało nam się wywieźć tu trzy punkty z Wiednia, bylibyśmy naprawdę w pełni usatysfakcjonowani. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne. Są dzisiaj te trzy punkty. Tomek wczoraj na konferencji Hajto, na konferencji prasowej powiedział, że nawet z jednym punktem zadowolenia, ale wszystko wskazuje na to, że nawet wywieziemy trzy punkty z Wiednia. Bardzo kurtuazyjne były wypowiedzi Hansa Kranka, trenera drużyny austriackiej, i Pawła Janasa. Każdy doceniał klasę rywala, tymczasem żółta kartka dla Radomskiego i tak to się musiało skończyć. Bo wcześniej już Arkadiusz Radomski został ukarany przez arbitra żółtą kartką, to druga, w konsekwencji czerwona. Zatem przez tych ostatnich kilka minut przyjdzie naszym piłkarzom grać w osłabieniu. No i trzeba pamiętać, że za 4 dni gramy w Cardiff z Walią i tam już Arkadiusz Radomski też wystąpić nie będzie mógł w tym meczu. Teraz musi opuścić boisko. No szkoda, w tych ostatnich minutach przyjdzie nam bronić rezultatu, przyjdzie nam bronić tego rezultatu dzisiaj. Cardozo Batista, portugalski sędzia, jest znany z tego, że często pokazuje zawodnikom czerwone kartki. No i potwierdza tę opinię w dzisiejszym meczu. Szkoda tylko, że jego ofiarą w tym spotkaniu pada właśnie Arkadiusz Radomski. Kizen Ebner, wychodzi teraz do niego Milano, ale teraz nie zdecydował się na strzał. Pomocnik Austrii Wiedeń, Pogatec, to środkowanie. Jeszcze Żurawski, jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze Jacek Krzynówek. Dobrze teraz zachował się Łukasz Bajeru Leverkusen, faulowany przez Standfesta. Ale zdaje się, że o to teraz Jackowi właśnie chodziło w tej akcji, abyśmy trochę sekund wyzyskali, abyśmy to my mogli rozpocząć grę z własnej połowy boiska. To właśnie raz jeszcze powtórka tej sytuacji. Faulowany Jacek Krzynówek. Bąk, Żurawski i Maninga. 89. minuta meczu. No to oczywiście nie oznacza, że do końca spotkania tylko jedna minuta, bo zapewne Lucilio Cardozo Batista doliczy kilka minut. Standfest z prawej strony, Standfest nie zdążył teraz. Jacek Bąbło bardzo niebezpieczny, jeszcze nie koniec tej akcji. Rzut rożny dla drużyny austriackiej. Po raz kolejny świetna interwencja Jurka Dudka. Potwierdziły się również moje przypuszczenia, że obrońca Martin Hide również do przodu obie. Widzieli Państwo tę akcję obronną, wybijał piłkę, próbował wybijać piłkę w ślizgiem Jacek Bąk. Ta odbiła się tak infortunnie, że zmierzała do naszej bramki. Na szczęście dla nas był tam Jerzy Dudek. Dudek znakomicie. Tym razem nawet nie ryzykował chwyty piłki, zdecydowanie wypiąstrował piłkę na aut i drużyna austriacka. 90. minuta spotkania, wciąż Austriacy. Teraz to my zamknięci jesteśmy niczym w hokejowym zamku na własnej połowie. Standfest ruszył w jego kierunku. Kamil Kosowski, dobrze teraz Kamil Kosowski, szansa na przeprowadzenie kontrataku. Kosowski dostrzegł z prawej strony Tomasza Frankowskiego. Szansa dla naszej drużyny. Frankowski strzela, broni Maninger, jeszcze nie koniec tej akcji. Frankowski, gol! Gol, proszę Państwa, końcowy akord tego meczu. Fantastyczny. Tomasz Frankowski strzela trzecią bramkę dla polskiej drużyny. Nikt już tam nie odbierze trzech punktów, które dziś polska reprezentacja wywiezie z Wiednia. Austria, Polska, 1-3. I potwierdziło się, że Tomek Frankowski jest w świetnej dyspozycji. Super się zachował, jak typowy napastnik i można powiedzieć, że wygraliśmy. Ja dostrzegłbym jeszcze, bo teraz mamy okazję zobaczyć powtórkę, no wielką rolę, jaką w tej akcji odegrał Kamil Kosowski. To on po pierwsze odebrał piłkę Standfestowi, później bardzo inteligentnie zauważył Frankowskiego, dograł mu piłkę. Pierwszy strzał Tomasza Frankowskiego obroniony, ale poprawka już bezlitosna dla Maningera. Austria, Polska 1-3.
Trzecia bramka polskiego zespołu strzelona przez napastnika Wisły Kraków, Tomasza Frankowskiego. Kosowski. Żurawski. Teraz Frankowski. Muszą uważać nasi piłkarze. Iwan Szyjco, bok Słupka. No znakomitym akcentem kończy się dla nas to spotkanie, bo te trzy punkty są już na pewno. Polski zespół po trzech meczach w grupie szóstej mieć będzie na koncie 6 punktów. Będziemy wiceliderem grupy za reprezentacją Anglii. No ale trzeba przyznać, że po tych bezbarwnych 30 minutach w drugiej połowie ten ostatni kwadrans był znowu w wykonaniu Polaków piorunujący. Najpierw druga bramka strzelona z rzutu wolnego przez Krzymówka, a później zabójczy wręcz kontratak, który zakończył Tomasz Frankowski. Jeszcze Rząsa i walczący z nim Majweb. Austriaccy kibice już opuszczają stadion Ernsta Happela w Wiedniu. No zapewne z niedowierzaniem, bo chyba nie spodziewali się Austriacy, że dziś przegrają z Polską 1-3. Jeszcze wybija piłkę Pogatec. Iwan Szyc i aut dla naszej drużyny. No na pewno usatysfakcjonowany po dzisiejszym meczu trener Paweł Janas. Poprzedni tydzień to był czarny tydzień dla polskiej piłki. Legia Warszawa i Wisła Kraków odpadły w pierwszej rundzie Pucharu UEFA. No ale dziś humory poprawia nam reprezentacja Polski, która zdobywa bardzo ważne 3 punkty, pokonując drużynę Austrii. Choć jeszcze poczekajmy do końcowego gwizdka. Majerleb, jeszcze Stranz, włączył się teraz w akcję drużyny austriackiej. Stranz, ale zbyt chaotyczny, nieskoordynowany atak Austriaków. Proszę Państwa, koniec meczu. W trzecim występie w eliminacjach Mistrzostw Świata 2006 roku Polska wygrywa w Wiedniu z Austrią 3-1. 10 minuta Kałużny, 79 Szynówek i 90 Frankowski dla Austrii. W 30 minucie trafia szok, ale to Polacy dziś cieszą się i trzeba przyznać, że to zwycięstwo mimo wszystko jest zwycięstwem zasłużonym dla naszej drużyny. Jak najbardziej byliśmy zdecydowanie według mnie, jeżeli chodzi o całość, drużyną lepszą i te 3 punkty są dla nas bardzo ważne.